A tak wygląda Blade po rozpakowaniu, po zdjęciu tylnego panela. W zestawie otrzymujemy ciekawy akcent, gratis karta pamięci 2 GB microSD, która przy tak niewielkiej pamięci wewnętrznej, w zależności od różnych wersji, jest to mniej więcej około 160 MB, czego dostępnym dla samego użytkownika jest jeszcze mniej, po zainstalowaniu aplikacji jest naprawdę niewielka. Jest to ciekawy dodatek, który pozwala na w miarę komfortowe użytkowanie telefonu. Gniazdo klasyczne SIM, obiektyw aparatu, cały panel tylny jest z plastiku, oczywiście jest dosyć sztywny. Bateria, która nie jest najmocniejszą stroną Blade'a, ale jeden dzień powinna wytrzymać przy ciężkim użytkowaniu, a przy lżejszym nawet dłużej. Sanie karty microSD. Generalnie telefon jest wykonany z plastiku, ale w miarę dobrej jakości, udającego się wytrzymać sporo. Dziękuję za uwagę.